Nie będę przedłużał. Kto miał dołączyć, to dołączyć. Reszta najwyżej doleci nam tutaj w trakcie. I co? Przejdźmy do setna sprawy. Muszę przyznać, że trochę się stresuję, bo nie robiłem nigdy wcześniej takiej prezentacji. W sumie w ogóle nigdzie, a tym bardziej na jakimś takim dziwnym live'ie, gdzie nie mam kontaktu z żywym człowiekiem. Trochę takie dziwne jest, ale jakoś sobie poradzimy. Przygotowałem sobie na stres rozluźniające napoje, oczywiście bezalkoholowe. Mam też na wszelki wypadek takie symulatory ludzkich emocji, więc na początek poproszę może o pierwszy. Dobrze. Jesteście bardzo mili. Dobra. Przejdźmy w takim razie do prezentacji, bo po to się tutaj spotkaliśmy, po to, żeby się przenieść chociaż na chwilę na piękną wyspę, jaką niewątpliwie jest Madera. Postaram się, żebyście nie zasnęli i postaram się to zrobić w miarę szybko, ale na tyle szybko, żeby to nie był wyścig z kimkolwiek. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Zerknę jeszcze na czat. Słychać. Dobra. Tak wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Jak widzicie, na koniec przygotowałem krótką, zobaczymy, czy ona będzie krótka, w każdym razie sesję na pytania. Także jeżeli w trakcie tej prezentacji będziecie mieli pytania do któregokolwiek ze zdjęcia czy do miejsca, to możecie je pisać od razu na czacie albo tam pod okienkiem czatu jest taki moduł do zadawania pytań, moduł Q&A. Wystarczy tam wpisać oczywiście pytanie, ja później po całej tej prezentacji postaram się na nie odpowiedzieć. Z mojej strony tylko prośba, jeżeli będziecie pytali o konkretne zdjęcie, to podajcie jego numer. Przy każdym ze zdjęć jest podany numerek, będą podane też parametry każdego ze zdjęć. Będzie mi po prostu łatwiej w ten sposób się odnieść. W ramach tego wstępniaczka, który już częściowo za nami, jeszcze mamy kilka wstępnych takich faktów i pierwszy i przede wszystkim, pierwszy jest taki, że nie jest to prezentacja podróżnicza, a przynajmniej nie w takim klasycznym ujęciu, do jakiego możecie być przyzwyczajeni z jakichś spotkań podróżniczych czy tego typu rzeczy, dlatego że wyszedłem z założenia, że Madera nie jest jakimś odległym i egzotycznym miejscem, nie jest odległym miejscem w kontekście takim geograficznym, ale też kulturowym. No to jest nasz krąg kulturowy, Portugalczycy, czy to Madera, Czecy żyją bardzo podobnie jak my, mają podobny styl życia i właściwie wyszedłem z założenia, że byłoby trochę bez sensu opowiadać o historii, o kulturze Madery. Ona w gruncie rzeczy jest bardzo podobna do nas. Ja w ogóle uważam, że Portugalczycy są generalnie bardzo też mentalnie podobni do nas, więc wydawało mi się, że to nie będzie zbytnio nic ciekawego dla was, dlatego przyjąłem trochę inne podejście do tego spotkania. Zakładam, że będzie tutaj sporo osób pasjonujących się fotografią czy lubiących podróżować i dlatego myślę, że dla was najciekawszym na tym spotkaniu czy na moich zdjęciach może być to, jak, gdzie je zrobiłem, i o tym właśnie będzie trochę to spotkanie, czyli pokażę wam kilka zdjęć, które udało mi się ustrzelić podczas naszego tygodniowego pobytu i chciałbym to potraktować jako takie polecenie miejsc, które warto ewentualnie odwiedzić z aparatem na Maderze. Fakt numer dwa, czyli sprzęt, jakim te zdjęcia zostały zrobione, i jest to zestaw Sony A7, czyli pełna klatka ze słoikami. Tych słoików miałem aż 4 na tym wyjeździe. Do tego miałem też drona, leciałem charterem, także mogłem sobie pozwolić na zabranie całkiem sporego arsenału i nie musiałem tym razem za bardzo oszczędzać miejsca w walizce.
I fakt numer 3, nie, to nie jest Madera, to są Ilhas Desertas, wyspy pustynne, malutki archipelag, czy archipelag małych wysp położony około 25 km na południowy wschód od Madery. A teraz przejdźmy już do części zasadniczej i do pierwszego miejsca, które chciałbym Wam polecić i takim miejscem na pewno, które ja uważam za topowe miejsce na Maderze po tym moim pobycie jest Las Fanal. Tak jak zobaczycie na tym slajdzie, tutaj z prawej strony pokazuję Wam przybliżoną lokalizację tego miejsca. Nie podaję dokładnej, bo są to na tyle popularne miejsca, że spokojnie je znajdziecie, jak wpiszecie w Google te nazwy, które są tutaj wymienione. Po prawej stronie znajdziecie też kilka takich wstępnych założeń, czy wstępnych wskazówek. Temat, czyli co jest tam głównym tematem zdjęć. Nie oznacza to oczywiście, że jedynym, ale głównym. Kiedy focić, czyli czy warto wybrać się na przykład wschód, czy jakiejś określonej porze dnia, czy tutaj akurat rozgraniczenie przyjąłem proste, albo z powietrza, albo z ziemi. I cechy szczególne oraz typ dojazdu przy dojeździe od razu mówię, że ten dojazd, on jest łatwy przy założeniu, że macie samochód, bo my taki samochód wynajęty mieliśmy. Bez samochodu na pewno byłoby troszeczkę trudniej się dostać, chociażby do Fanal. Dobra, czym jest Fanal? Fanal jest pozostałością lasu typu laurisiva, wawrzynolisnego, który kiedyś porastał praktycznie całą Maderę i też sporą część Europy. W tym momencie tego lasu zostało na Maderze około 16% powierzchni pokrywa w tym momencie ten las, reszta jego została właściwie wyrżnięta pod uprawy, czy to trzciny cukrowej, czy bananów. Natomiast te drzewa, które zostały akurat w tym miejscu, Fanal, chyba są jednymi ze starszych i to je wyróżnia. One mają bardzo fantazyjne kształty, są dodatkowo porośnięte mchem i naprawdę sprawiają bardzo świetne wrażenie, są bardzo wdzięcznym też tematem do fotografowania. Tak jak podałem na poprzednim slajdzie, cechą szczególną tego miejsca jest to, że tutaj bardzo często zmienia się pogoda i te dwa pierwsze zdjęcia są tego chyba idealnym przykładem, czyli to zdjęcie i następne. Jak już może zauważyliście, są to dokładnie te same drzewa sfotografowane na przestrzeni 10-15 minut. Tutaj mamy moment, w którym tam mgła jeszcze nie zdążyła najść, tutaj już praktycznie cały teren pokryty tą mgłą czy chmurą i od razu też widzicie, jaki to ogromny wpływ na takie zdjęcie ma. My spędziliśmy tutaj pół dnia, nie spieszyliśmy się tego dnia, więc przerobiliśmy praktycznie każdy typ pogody chyba, jaki można tutaj spotkać. Na początku zastał nas deszcz, oczywiście gęsta mgła, potem wyszło, te chmury się rozeszły, wyszło palące słońce, które pokazało nam, jak wygląda ten teren w całości, odsłoniło też te piękne krowy i mniej ich piękne odchody, które pokrywają cały teren razem z drzewami. Pokazało się też morze, ponieważ ten teren lasu Fanal jest położony na takim płaskowyżu, jak możecie tutaj zobaczyć, tutaj po lewej stronie, gdyby nie było tych chmur, to praktycznie widać byłoby już ocean. Natomiast te chmury po tej krótkiej przerwie na słoneczną pogodę znowu zaczęły nachodzić i bardzo szybko zaczęły pokrywać cały ten teren, co widać też już tutaj na tych zdjęciach od strony morza zbliżające się kolejną jakby falę zachmurzenia. Tutaj jeszcze jeden przykład właśnie tego, jak różnie wyglądają nawet te pojedyncze drzewa, czy całe miejsce przy różnych warunkach. Tutaj to drzewko i to są też te same drzewa, tylko sfotografowane pod innym kątem i przy innych warunkach atmosferycznych. Natomiast tutaj drugie zdjęcie samotnego drzewa, moje ulubione, wypatrzyłem je sobie, jak spacerowaliśmy, gdy tych chmur tutaj nie było, jak one naszły, to wiedziałem, że to będzie właśnie to zdjęcie, które chciałem z tej miejscówki przywieźć. Fantazyjny kształt i naprawdę uważam, że to jest jedno z fajniejszych
samotnie stojący drzewek w lesie Fanal. Natomiast nie trzeba się ograniczyć tylko do fotografowania tych pojedynczych drzew. Gdy wejdzie się w to miejsce, gdzie nagromadzenie ich jest gęstsze, czyli taki troszeczkę gęstszy las, bo nie można powiedzieć, że to jest tam jakiś wielki las, jedno miejsce, gdzie tych drzew jest po prostu troszeczkę więcej. Tutaj też naprawdę można znaleźć fantastyczne kompozycje. Wykrzywiane drzewa w połączeniu z mgłą naprawdę tworzą totalnie bajkowy klimat, jak z Hobbita czy z jakiegoś innego Władcy Pierścieni. A tutaj jeszcze jedno zdjęcie, tutaj w sumie zrobione przypadkowo, wypadł mi dekielek od obiektywu i schylając się zobaczyłem tą dziurkę, za nią stała Asia i tak powstał. No, całkiem fajny moim zdaniem kadr. No i dobra, następnym miejscem, w które się przeniesiemy, będą wyższe partie Madery. Tutaj podaję dwa miejsca, ponieważ łączy je szlak. Pico Ruivo jest najwyższym szczytem Madery, sięga 1860 metrów. Pico Areiro jest trzeci, pomiędzy nimi jest jeszcze Pico del Torres. Pomiędzy tymi dwoma szczytami, Pico Areiro i Pico Ruivo, rozciąga się szlak, typowo taki wysokogórski szlak. On ma około 7 km w jedną stronę. Niestety nie ma możliwości zrobienia jakiejś takiej pętli, więc trzeba się liczyć z tym, że przejście tego szlaku na pieszo oznacza 14 km wędrówki i ponad 1200 metrów przewyższeń, co no, podwyższa zdecydowanie trudność tego szlaku. On co prawda jest bardzo dobrze oznakowany, więc jakby zgubić się raczej nie zgubicie. Jest też bardzo dobrze zagospodarowany, ponieważ wszędzie są barierki oraz schody, ale właśnie te schody czynią ten szlak no, wymagającym kondycyjnie. Muszę szczerze przyznać, że faktycznie tych schodów trzeba się tam troszeczkę nadylać. Można też wybrać łatwiejszą opcję zaliczenia tych dwóch szczytów, czyli podjechać na Pico Areiro, tam podjeżdża się pod prawie sam szczyt, można zostawić tam sobie samochód, podejść tylko na zdjęcia. Pico Ruivo, tutaj na sam szczyt samochodem nie wjedziecie, można na was podjechać do takiego miejsca, które nazywa się Ajada do Teixeira, tam zostawić samochód i przejść tylko króciutki odcinek do tego najwyższego szczytu Madery. Ja na Areiro byłem dwa razy, za pierwszym razem co najmniej 10 minut za późno, żeby zdążyć na ten najlepszy moment wschodu słońca. To jest pierwsze zdjęcie, jakie zrobiłem od razu po wyjściu z samochodu. Natomiast no, zgubiliśmy po drodze Enrogę, no i byłem spóźniony, trudno, tak bywa. Natomiast nie oznacza to, że tych kadrów tutaj dla mnie zabrakło. Ten wschód tego ranka był bardzo pogodny, chmury wisiały tylko nad wybrzeżem, tak też zresztą utrzymało się przez praktycznie cały dzień, natomiast rano taki warunek dał piękną grę światła i cienia i udało się tutaj troszeczkę z rana pofocić tych świetlnych laserów przebijających się przez maderyjskie góry. Udało mi się też odpalić na chwilkę drona, tutaj właśnie zdjęcie z Mavica. To jest dosyć ciekawe, że tutaj w ogóle można latać, ponieważ na szczycie Pico Areiro znajduje się radar, niby wojskowy, nie wiem, czy on jest faktycznie wojskowy, czy tylko służy, czy tylko jest meteorologiczny, natomiast nie ma tutaj faktycznie żadnego zakazu lotów, także ja tutaj też tego drona odpaliłem po to, żeby zlecieć troszeczkę niżej w te dolinki, przyjrzeć się bardziej temu światłocieniowi. Po tej krótkiej sesyjce z rana ruszyliśmy na szlak. Jak wspomniałem, cały dzień było pogodnie, nie było niestety tutaj chmur, na które liczyłem, natomiast to słońce też dawało całkiem fajne cienie na tych skałach. Początek tego szlaku jest chyba najfajniejszy pod kątem fotograficznym i pewnie też dlatego większość ludzi nastawionych tylko i wyłącznie na zdjęcia dociera tylko do takiego punktu widokowego Pico Areiro, tak przynajmniej z moich obserwacji wynika, potem zawracają, nie idą dalej na ten szlak. Natomiast my przeszliśmy go całego. Tak mniej więcej wygląda krajobraz tych gór. Ten szlak prowadzi raz z jednej, raz po drugiej stronie tutaj tego masywu, który widzicie w drugiej jego części. Jest sporo tuneli, którymi
musicie przejść, jakby przebić się na drugą stronę takiego masywu. Nam całe przejście tego całego szlaku, dwie strony, zajęło jakieś 8 godzin z przerwą na zdjęcia i z przerwą na picorujbo i muszę przyznać, że przez to palące słońce byłem dosyć mocno wykończony, a ta ilość schodów naprawdę spowodowała zakwasy dość potężne na drugi dzień. Tutaj jak widać, jak strome potrafi być to miejsce i po takich schodach 8-godzinna wędrówka jest czymś naprawdę ciekawym. To jest też ciekawe zdjęcie, dlatego że to ostatnie moje zdjęcie z tego dnia, w sensie nie, że ostatnie zrobiłem, tylko ostatnie jakie mam. Resztę sobie po prostu wykasowałem po powrocie do hotelu, sformatowałem kartę, zanim zgrałem zdjęcia na dysk. No i takim sposobem pozbyłem się właściwie większości pamiątki z tego dnia. Tutaj już zdjęcie z drugiego mojego pobytu na Pico Areiro. Tym razem warunki były zupełnie inne. Nie było już tak słonecznie, było zdecydowanie bardziej pochmurno. Tutaj oczywiście też się spóźniłem, też zgubiłem drogę w samym Funchal, dwa razy się zgubiłem, także też byłem spóźniony z 15 minut, spóźniłem się na to poranne show, ale zdążyłem na zupełnie inny rodzaj show. Jak się okazało, na tym punkcie widokowym, który wcześniej sobie upatrzyłem, jakaś niemiecka agencja kręciła spot reklamowy i to jest właśnie kadr, powiedzmy, z tego spotu. Co prawda było to o tyle słabe, że nie pozwalali mi wejść, czy nikomu właściwie, kto tam przyjechał, na te najfajniejsze fotograficzne miejsca, ale jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, co mogłem, skupiłem się na tym, co fajnego mogę tutaj ustrzelić i tym sposobem strzeliłem kilka, wydaje mi się, dosyć unikalnych kadrów. Nie wiem, czy ktoś jeszcze miał okazję spotkać mnicha Shaolin na szczycie Pico Areiro, a tutaj też taka ciekawostka, nie wiem, czy to widać, to jest dron ekipy podczas kręcenia tego aktora. Całkiem fajny kadr, chyba ulubiony mój z tego poranka. Warunki mieli świetne, także nie wiem, czego to była reklama, chciałbym się dowiedzieć, natomiast no, myślę, że jest totalnym sztosiwem przy tych warunkach, jakie tam mieli. Ale jak już skończyli, to jeszcze miałem tam chwileczkę, załapałem się na ostatnie promienie słońca tego poranka i przybiorzem taki kadr, który też wcześniej sobie gdzieś tam wymarzyłem i udało mi się go złapać. Jak już wcześniej wspominałem, na szczycie znajduje się też radar, który według mnie też może być bardzo fajnym tematem fotograficznym. Przeze mnie jakby zupełnie niewykorzystanym, natomiast myślę, że można z nim zrobić całkiem fajne zdjęcia. A na koniec macie jeszcze panoramę szczeloną dronem przy okazji tego pierwszego pobytu. Tutaj dosyć fajnie widać, może nie cały ten szlak, ale sporą jego część. Tutaj po prawej stronie macie Pico Ruivo, tutaj bliżej tego radaru, tego białego punkciku jest Pico de Torres i tutaj właśnie Pico Areiro, a tutaj w tym miejscu jest ten punkt widokowy, z którego ja robiłem zdjęcia. Dobrze, przejdźmy dalej. Następnym miejscem, które chciałem Wam pokazać, jest miejscowość Ponta do Sol. Tutaj trafiliśmy w sumie przypadkiem. Pierwszego dnia wybraliśmy się na taki spontaniczny objazd wyspy dookoła. Wybrzeżem oczywiście całej nie przejechaliśmy, ale taką sobie zupełnie spontaniczną wycieczkę zrobiliśmy bez jakiegoś wcześniejszego researchu. I jadąc autostradą zauważyłem znak, właśnie zjazd na plażę. Postanowiliśmy zobaczyć, co to za plaża na wyspie bez plaż. No i tak trafiliśmy do Ponta do Sol. Jak się później okazało, jest to również bardzo popularny w ogóle spot fotograficzny na wyspie i zupełnie zasłużenie, bo on naprawdę ma kilka fajnych miejsc takich pod kątem fotograficznym do zobaczenia. Pierwszego dnia byliśmy dosyć późno, więc to był, dla mnie to było tylko rozpoznanie terenu plus oczywiście zwiedzanie. Pochodziliśmy sobie tutaj troszeczkę po tych fajnych uliczkach, też po tym wybrzeżu, po nabrzeżu tej miejscowości. Natomiast następna moja wizyta to był oczywiście poranek, wschód słońca i tym razem już polatałem dronem. Miałem już tutaj upatrzony swoje miejsce na zdjęcia, a jest nim ten
pomost po prawej stronie akurat tego kadru, częściowo naturalny, częściowo zabetonowany, natomiast takich fajnych fotograficznie miejsc, no to oczywiście macie jeszcze tutaj bardzo ładne, kolorowe zabudowania na nabrzeżu, troszeczkę tutaj takich tradycyjnych domostw oraz po tej z lewej strony jeszcze gdzieś jest wodospad. Ja tam co prawda nie dotarłem, ale wiem, że jest, także jak na taką małą mieścinkę naprawdę tych miejsc fotograficznych jest całkiem sporo. I tutaj już na tym zdjęciu ten wspomniany most, który sobie upatrzyłem pierwszego dnia, teraz szybko sobie sprawdziłem, jak byliśmy tutaj, z której strony pada słońce, od razu wiedziałem, że ono spada praktycznie prosto na ten most o wschodzie słońca, więc nie było tutaj wyboru, musiałem tutaj przyjechać, widziałem, że to będzie kadr taki, jaki właśnie chcę, i właściwie jedynym dylematem, jak przyjechałem rano, było to, czy robić takie zdjęcie aparatem ze statywu, czyli z poziomu ziemi, czy jednak z drona. Nie wiem, obydwa kadry według mnie są całkiem fajne. Ten pomost ma bardzo fajne linie, dodatkowo jest też od środka pomalowany żółtą farbą, która pięknie kontrastuje z tym oceanem, także naprawdę pod kątem fotograficznym jest to miejsce no totalne, przytosiło, bym tak powiedział. I tutaj przeróżnych kadrów czy przeróżnych kompozycji można naprawdę całkiem sporo zrobić. Na końcu tego pomostu są jeszcze takie, jest taka mała grupka skał, którą też można oczywiście fajnie fotograficznie sobie wykorzystać ze statywem na długim czasie naświetlania. Całkiem fajną kompozycję można tutaj uzyskać. W miejscówkach z Madery oczywiście nie mogło zabraknąć stolicy, czyli Funchal. Funchal, które jest, w sumie nie wiem, czy typowe, czy nietypowe, jest na pewno dosyć niesamowite pod kilkoma względami. Przede wszystkim pod kątem tego, jak jest zabudowane, jak wygląda tam infrastruktura, jak świetnie jest rozplanowana przy tak ciężkim położeniu. Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że Madera na pewno nie jest łatwym miejscem do tego, żeby budować tam drogi chociażby. Ale jest też równie ciekawa według mnie pod kątem fotograficznym. Tutaj co prawda zmieniłem, że tematem fotograficznym Funchal jest street, ale to równie dobrze może być architektura, natomiast co do tego streetu, no nie jest to taki street typowy w stylu tam New York City, natomiast jest to taki street w połączeniu z naturą, tak bym go powiedział. Funchal to w sporej części jest dzielnica hotelowa, jest ona co prawda zadbana, ale jak dla mnie jest pozbawiona totalnie jakiegokolwiek klimatu. Ze względu trochę na architekturę, brak miejsca wymusza to, że hotele muszą być budowane wzwyż, więc one są bardzo mocno poupychane, są to takie blokowiska i pod kątem architektonicznym, fotograficznym nie są to zbyt ciekawe budynki, natomiast ilość roślinności i zagospodarowanie, umiejscowienie Funchal troszeczkę to rekompensuje. Ciekawostka, jedną z hoteli, jedną z wielu sieci hoteli na Maderze, Funchal, jest sieć Allegro Hotels. Mimo identycznej nazwy i w gruncie rzeczy bardzo podobnego logotypu do znanego nam portalu aukcyjnego, nie ma z nim zupełnie nic wspólnego. Inna ciekawostka to na przykład taka rzeźba przy samym porcie, została ona stworzona z tego, co wyrzuciło morze. Myślę, że autor tej rzeźby chciał w ten sposób zwizualizować to, jak bardzo trujemy nasze oceany. Nie wiem natomiast do końca, co chciał zwizualizować autor tej rzeźby. Podobno jest to Cristiano Ronaldo, ale w gruncie rzeczy mógłby być to Tomasz Karolak czy inny Lech Jarosław. Ale też nie ma się chyba co dziwić, jeżeli do dyspozycji miał na przykład taką podobiznę Cristiano. No muszę przyznać, że mistrzowie Photoshopa tutaj poszaleli troszeczkę z tą koszulką. Takich chińskich straganów jest w Funchal całe mnóstwo, ale no, myślę, że nie o tym będę tutaj mówił. Przejdźmy do miejsc ciekawych pod kątem fotograficznym i do takich na pewno należy stary targ Mercado dos Lavradores w centrum Funchal. Mimo że na dzień dzisiejszy ten targ jest bardziej atrakcją turystyczną niż faktycznym miejscem zakupów i częściej spotkacie tutaj turystę z aparatem niż lokalsa szukającego jakiejś świeżej rybki, to nadal można tutaj trafić kilka fajnych kadrów. Mi bardziej spodobała się część ta rybna,
gdzie możecie na przykład zobaczyć, jak wygląda lokalna specjalność szpada, ryba występująca tylko u wybrzeży Madery i Japonii. Tylko w dwóch miejscach na świecie można w wodach spotkać tą właśnie rybę. No nie jest zbyt piękna, ale dosyć ciekawa. Druga część tego targu to jest część taka owocowo-warzywna. Tutaj z kolei królują kolory, ale też światło, światłocień. Część tego targu jest niezadarzona, także światło tam wpadające potrafi bardzo fajne kompozycje też stworzyć. Innym też ciekawym czy fajnym tematem do wykorzystania na ulicach Funchal są uliczne mozaiki i wzorki, jakich w całej praktycznie Portugalii nie brakuje. Jeżeli kiedyś mieliście okazję być w Porto czy w Lizbonie, to pewnie wiecie, o czym mówię. Tutaj też tych wzorków jest całkiem pełno, także one też całkiem fajnie się komponują gdzieś w kadrze. No oraz ta zieleń, czyli zagospodarowanie, czyli wplecenie w tkankę miejską naprawdę robi to świetne wrażenie i bardzo, bardzo mi się to spodobało w Funchal. Nie brakuje jej nawet tej roślinności, tej zieleni w części hotelowej. Tutaj też możecie szukać takich kadrów egzotycznych, a tutaj akurat taki kadr, takie zdjątko z całkiem fajnym warunem, jaki nam się trafił jednego z zachodów tuż przy naszym hotelu, więc wystarczyło odpalić drona, żeby złapać jakieś takie kadry z pięknymi kolorami. Tu możecie też zobaczyć, jak wygląda Funchal, jak ono jest zurbanizowane praktycznie od samej linii morza, po linii chmur ciągną się budynki. Robi to świetne wrażenie, zwłaszcza wieczorami, jak rozświetlają się światła na ulicach. Cała wyspa świeci się na żółto. Natomiast tutaj to, co jeszcze Funchal przy tym nabrzeżu hotelowym można zauważyć, to też sporą ilość terenów rekreacyjnych, które też są dosyć wdzięczne fotograficznie. Mi do gustu zwłaszcza przypadło boisko do siatkonogi, które z góry wygląda trochę jak jakieś Simsy albo GTA. Następna część to będzie taka część zbiorcza, to znaczy będą to różne miejscówki z wybrzeża Madery. Tutaj na dole macie wypisane te miejsca, nie zostały zrobione, mniej więcej te zdjęcia. Nie mieliśmy na tyle czasu, żeby w każdemu z tych miejsc poświęcić dużą część naszego dnia, więc często byliśmy tam przejazdem, ale nawet przejazdem można strzelić jakieś fajne kadry. A tym przejazdem na przykład można bardzo często i gęsto wjechać w chmury i to jest świetny właśnie warunek, gdzie trafił podczas naszej wycieczki pierwszego dnia. Wjechaliśmy w bardzo gęste chmury, wystarczyło odpalić drona, żeby zrobić taki kadr właściwie trudny do złapania w naszych warunkach, bo nawet w naszych górach takiego kadru pewnie by się nie udało złapać. Tutaj z kolei miejsce, do którego jechaliśmy, najbardziej na zachód, wysunięta część Madery, Ponto do Pargo z latarnią morską zawieszoną tuż nad tym urwistym klifem, który robi naprawdę duże wrażenie, jak się podejdzie do brzegu, to faktycznie jest tam dosyć stromo. Następnym miejscem, a właściwie miejscami fotogenicznymi są drogowe serpentyny schodzące do nadmorskich miejscowości na północy. Tu akurat jest droga schodząca do Porto Moniz, czyli do chyba drugiej najczęściej odwiedzanej miejscowości na Maderze, najbardziej znanej głównie z tego kompleksu basenów naturalnych, który możecie zobaczyć tutaj w tym miejscu. Jest to największy kompleks basenów naturalnych na Maderze. Pod kątem fotograficznym chyba nie jest zbyt fajny, ja tam za bardzo się na nim nie skupiałem. Bardziej spodobały mi się te formacje skalne gdzieś tam blisko wybrzeża w tym zachodzącym słońcu. Naprawdę kolor niebieski w połączeniu z żółtym pięknie, piękny efekt daje na zdjęciach, także na tym się akurat w tym wypadku skupiłem, ale takich skał na wybrzeżu znajdziecie całe mnóstwo, właściwie co chwilę jakaś skalna pała wyrasta z tego oceanu,
Więc jeżeli lubicie akurat ten typ zdjęć, to zdecydowanie tutaj nie będziecie narzekali. One są bardzo wdzięczne, te skały w morzu, zarówno wyglądają dobrze zarówno na długim, jak i na krótkim czasie naświetlania, dają oczywiście inny efekt, natomiast tak czy siak potrafią bardzo fajne kompozycje tworzyć. Fajnym też elementem tego północnego wybrzeża, bo to jest akurat zdjęcie z północnego wybrzeża, są wysokie klify i te małe mieścinki poupychane gdzieś pomiędzy dwoma klifami. Naprawdę ciężko jest podziwu, jak Portugalczycy potrafili upchać się gdzieś w takim wąskim miejscu. Tutaj akurat kadr z miejscowości São Vicente, gdzie trafiliśmy zupełnie przypadkiem, szukając czegoś do jedzenia, jak się okazało, bardzo urocza mieścinka. Dodatkowo fajnym mostem nad jakąś rzeczką padającą do morza. Całkiem fajny taki geometryczny kadr mi tutaj stworzyła, znaleziony zupełnie przypadkiem. Na północy znajdziecie też to, co często można zobaczyć na pocztówkach z Madery, czyli tradycyjne maderyjskie domki. Znajdują się one w Santanie, jest to miejsce bardzo często i licznie odwiedzane przez turystów. Stąd jest praktycznie pozbawione klimatu i dla mnie było bardzo mocno rozczarowujące. Przy odrobinie szczęścia nikt wam nie wejdzie w kadr, ale nie ma tu zbyt wielu możliwości fotograficznych. Jeżeli już, to lepiej myślę podjechać kawałeczek dalej do miejscowości São Jorge, miejscowości właściwie tu pozostałości tej miejscowości. Jest to też co prawda miejsce jednego, może dwóch, trzech kadrów, ale tu przynajmniej nie ma aż takiego natłoku turystów. Fajną taką nadmorską miejscowością jest też Câmara do Lobos, praktycznie przy samym Funchal. Tutaj z kolei jest bardzo fajny mały porcik rybacki, więc tutaj też tych kadrów można fajnych szukać w ciągu dnia, ale również po zmroku nad tą miejscowością jest punkt widokowy, z którego zobaczycie całą tą mieścinkę po zmroku, robi bardzo ciekawe wrażenie. Zresztą tak jak już wspomniałem, całe właściwie wybrzeże, zwłaszcza to południowe Madery, jak rozbłyskają te latarnie uliczne, cała wyspa praktycznie z tego koloru zielonego zmienia się w żółty i no, naprawdę robi to świetne wrażenie. Następna część naszej prezentacji to interior, czyli wnętrze wyspy. Oczywiście poza tymi miejscami, które gdzieś już wcześniej wam tam pokazałem, tutaj tych lokalizacji też, natomiast jest jeszcze kilka fajnych do zobaczenia i na pewno jedną z nich, na którą traficie, jeżeli wjedziecie w ten interior, jest Encumeada. Jest to ta dolinka, którą tutaj widzicie, ona rozdziela dwa pasma górskie na Maderze i pośrodku niej i ciągnie się droga na początku na samym dole, więc można sobie obserwować te strome ściany z jednej i z drugiej strony. Później jak podjedziecie kawałek już dalej, zaczynacie wjeżdżać w górę po tych górskich serpentynach, wtedy widoki zmieniają się na chyba jeszcze ciekawsze. Naprawdę no, te doliny na Maderze robią niesamowite wrażenie, zwłaszcza tak jak tutaj wpada nieporanne słońce, lasery, które tutaj się po prostu przebijają przez to gęste powietrze, są no, niesamowite. Muszę przyznać, że ciężko się tutaj prowadzi auto, bo co chwilę szczena opada, a jednak trzeba się trochę skupić na drodze, bo zakręty są dosyć ostre, nawet jadąc Fiatem Panda, tak jak my, trzeba jednak brać pod uwagę, że no, przy małej nawet prędkości można gdzieś tam na zakręcie przyczepność zgubić. Częstym widokiem w środku wyspy są też wodospady mniejsze czy większe, natomiast jest ich naprawdę całe mnóstwo, one właściwie pojawiają się nie wiadomo skąd, jedziesz nagle bach, wypada ze skały wodospad i robi to piekielnie fajne wrażenie, zwłaszcza gdzieś jest tak połączone jak tutaj z jakąś ruinką miejscowości, to naprawdę bardzo fajny klimacik na zdjęciach to tworzy. Innym ciekawym elementem są oczywiście te doliny, o których już wspomniałem, jest ich naprawdę całe mnóstwo, czy też takie pojedyncze skalne twory gdzieś tam wyrastające, też nie wiadomo skąd, właściwie wzbijające się pionowe ściany na kilkaset metrów. Ciekawym też miejscem fotograficznym jest ten mościk, który znalazłem na mapach Google. Jak się potem okazało, nie byłem jedyny. Nie jest to miejsce do znalezienia może w przewodnikach, ale niemieccy instagramerzy, podobnie jak ja, go wytropili, tych zdjęć z tym mostem jest całe mnóstwo. No cóż, myślałem, że jestem oryginalny, ale chyba nie aż tak.
Natomiast mniejsze mościki na szlakach we wnętrzu wyspy też mają swój urok. Tutaj jest akurat taki malutki mościk na trasie Verady do Szbalkoesz. Jest to bardzo popularny, króciutki szlak, 3-kilometrowy, bardzo łatwy, po płaskim. Nie mieliśmy tutaj zamiaru w gruncie rzeczy jechać, natomiast mieliśmy plan na dłuższy szlak, natomiast pogoda popsuła nam tutaj te plany, bardzo padało mocno tego dnia przez większą część tego dnia, więc na sam koniec tylko podjechaliśmy na króciutki ten szlak i okazał się on totalnym sztosem, strzałem w dziesiątek, bo jak dla mnie był to najładniejszy punkt widokowy, na jakim byłem na Maderze. Ta zieleń, faktury tych gór, które tutaj możecie z tego punktu widokowego obserwować, no robią piorunująco, piekielnie dobre wrażenie, zwłaszcza chyba w takich warunkach, jakie my trafiliśmy, czyli przy takim zachmurzeniu. Tutaj jeszcze mamy drugą część dnia, więc już powoli takie zachodzące słońce. No naprawdę, no nie mogłem wyjść z podziwu, zwłaszcza, że byliśmy tutaj zupełnie sami, byliśmy już na koniec dnia przy kiepskiej pogodzie, nie ma tutaj aż tylu turystów, właściwie przez pół godziny, jakie tam spędziliśmy, czy nawet godzinkę, poza nami były tutaj tylko te małe ptaszki, które za małą przekąskę bardzo chętnie do zdjęć pozują, siadają na ręce, także to też jest jedno z takich charakterystycznych zdjęć czy elementów na zdjęciach, które z Madery można przywieźć. One oczywiście fotograficznie są fajne, natomiast przyrodniczo już oczywiście mniej, bo ma to swoje konsekwencje. Wiecie, tak, że ptaszki są po prostu uzależnione od turystów, w zamian za to jedzonko po prostu pozują, pewnie niezbyt przykładają się do szukania jedzenia naturalnego. Wspominałem już o chmurach przy okazji wycieczki po nabrzeżu. Jak się okazuje, w interiorze też można zobaczyć całkiem sporo chmur i o dziwo, one tutaj też tworzą fantastyczne kadry, jak się przemieszczają po tych górskich zboczach. Jest nawet takie takie zjawisko Cloudfall, ono bodajże się nazywa, gdzie można obserwować właśnie całe masy chmur przelewające się przez te górskie szczyty i to naprawdę też robi piekielnie fajne wrażenie. Ostatnim miejscem, jakie chciałbym Wam pokazać, jest kolejna fotograficzna perełka, za jaką uważam Półwysep Świętego Wawrzyńca, czyli Ponta de São Laurencio. Oczywiście tutaj też byłem dwa razy pierwszego dnia. Za pierwszym razem przyjechałem sobie tutaj sam na rekonesans o wschodzie. Pogoda od samego rana, czy warunki, nie były zbyt fajne, było dosyć pochmurnie, ale to dało mi czas, żeby się rozejrzeć tutaj po tym miejscu i znaleźć właśnie taki kadr, z którego jestem dosyć dumny. Uważam, że całkiem fajnie tutaj wszystko się skomponowało, całkiem fajnie zagrała i kompozycja, i światło. I naprawdę jest to pod kątem fotograficznym, no myślę, że top 3, jeżeli chodzi o miejsca na Maderze. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o ten kadr, kadrów, które tutaj można uzyskać. Jest naprawdę całe mnóstwo, to skaliste wybrzeże przypominające ogon smoka. Jest naprawdę fantastyczne również na foty z drona, choć z tym trzeba uważać, ponieważ jest to miejsce, w którym samoloty podchodzą do lądowania na lotnisko na Maderze. Nie ma tutaj co prawda zakazu lotu, natomiast jest ograniczenie do 150 metrów bodajże, takie w aplikacji. I no, naprawdę loty tutaj są tylko dla odważnych. Ja wystartowałem dosłownie 5-6 minut z pełnymi gaciami i wracałem tym dronem, natomiast chciałem zrobić to zdjęcie, potrzebowałem go do właśnie takiego mini projekciku, czyli do zdjęcia wyświetlanego na ekranie telefonu, zrobionego w samolocie. Takie tam rzecz miałem do zrobienia w głowie i po to potrzebowałem właśnie takie zdjęcie z tego nabrzeża. Jak już mówiłem, tych tematów fotograficznych tutaj, czy kadrów, jest całkiem sporo. Od takich pojedynczych, gdzieś skał po całe, grupy skał, przypominające czasami jakieś ludzkie twarze z profilu. Nie wiem, czy tylko ja tutaj widzę zarys twarzy tego gościa, ale tak jak wspominałem też, trzeba tutaj uważać, latając dronem, czy chociaż, czy obserwować samoloty podchodzące do lądowania na lotnisku
Funchal, tutaj akurat EasyJet podchodzący do lądowania wcześniej rano. Druga wizyta, tu już mamy, to są już zdjęcia z drugiej naszej wizyty w tym miejscu. Tym razem wybraliśmy się tam po południu i chcieliśmy przejść cały szlak, który ciągnie się już przez około 6 km. Można dojść na prawie sam koniec tego półwyspu. Nie byłem już na szczęście sam, nie musiałem sobie pozować. Natomiast to, co tutaj robi niesamowite wrażenie w tym miejscu, jak się chodzi tym szlakiem, to jest przede wszystkim przestrzeń. Ogrom tych skał, czy ogrom tej przestrzeni naprawdę jest niepojęty momentami, zwłaszcza jak w kadr gdzieś wchodzą jeszcze ludzie na tle tych skał. Naprawdę wtedy docenia się i widzi się jakby skalę tego miejsca, która naprawdę robi świetne wrażenie. Tak jak powiedziałem, to też tutaj może widać na tym zdjęciu, może nie, ten półwysep często mówi się o tym, że przypomina ogon smoka, ponieważ jest taki bardzo wąski i rozciągnięty i pofałdowany. Tutaj jest akurat zdjęcie już niedaleko końca tego szlaku, a tutaj widzicie już praktycznie samą końcówkę z latarnią morską tutaj po lewej stronie, punktem widokowym na samej górze i schroniskiem, które jest poniżej tego punktu widokowego. Nie jest to takie typowe schronisko znane z Polski, nie ma tam chyba miejsc w ogóle noclegowych, jest toaleta i co ciekawe jest też pole namiotowe obok, także dosyć ciekawa myślę opcja na następną wizytę na Maderze, nocleg pod gwiazdami w takim miejscu, to już musi być coś. Na koniec oczywiście selfiaczek, to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo za ten czas, który poświęciliście. Zapraszam oczywiście do obserwowania mojego profilu na fejsie. Tam te zdjęcia, czy część z nich się znajdzie. Co? No teraz chyba czas na te Wasze pytania, o ile jakieś są. Ja się tylko przełączę, zerknę sobie zaraz, czy mamy tutaj jakieś pytania. Michał pyta, o której wychodziliśmy, żeby dojść na wschód, ale konkretnie który? Na Areiro? Jeżeli o to pytasz, to na Areiro wyjechaliśmy godzinę wcześniej z Funchal, około godzinka drogi po tych górskich serpentynach, może troszeczkę krócej, trzeba sobie zarezerwować, żeby dojechać z Funchal na szczyt Pico Areiro, dojść tam nie próbowaliśmy, to jest od wybrzeża, czyli z Funchal, gdybyśmy mieli iść z poziomu 0 na 1800, no to myślę, że jednak tutaj kilka godzin byśmy na pewno dylali. Przeszliśmy natomiast cały ten szlak od Pico Areiro do Pico Ruivo. Tak jak wspominałem, 8 godzin na mniej więcej to zajęło z przerwą na zdjęcie. Także taka propozycja na całodzienną wycieczkę. A tak jak mówię, jeżeli na wschód ktoś chciałby dążyć na Pico Areiro, to no, godzinkę trzeba sobie wcześniej zrezygnować. No chyba, że macie lepsze auto niż Fiat Panda, nie ujmując mu oczywiście nic, ale nie jest to król szos, zwłaszcza na Maderze. No, przy dwóch osobach jest to, myślę, opcja totalne minimum. Zdarzały się momenty, gdzie no, musiałem na jedynerce cisnąć tą pandę, więc no, nie jest to na pewno auto, którym można tam sobie wariować na tych drogach. A, dobra, i tutaj drugie pytanie twoje, tak wyjaśnia całą tą sytuację. Tak, startowaliśmy jak było ciemno, ale to, tak jak mówię, no godzinkę przed schodem, tak, samochodem z Funchal. No nie ma myślę sensu tam, znaczy sens pewnie jest, bo tam widoki są rewelacyjne po drodze. Natomiast no i tak te 8 godzin z Areiro do Ruivo to jest wystarczająco, myślę, jak na jeden dzień. I no nie pokusiłbym się pewnie o podejście z samego Funchal. Tam jest kilka miejsc, kilka takich szlaków, którymi można dojść z niższych partii do Pico Areiro. Myślę, że są na pewno ciekawe,
Natomiast no, dla mnie najciekawszy był ten odcinek typowo wysokogórski z Areiro do Ruivo. Dron do podchodzącą. No mają samą naciskową informację, że to miejsce jest dozwolone z aplikacji, Michale. Z aplikacji, której używam na wyjazdach, ona nazywa się AirMap. Działa podobnie troszeczkę jak polski dron radar. Tam są też zawarte strefy zakazu lotów, ograniczenia i ewentualne niebezpieczeństwa, jakie w pobliżu można znaleźć. To w ogóle jest takie miejsce no dosyć trudne do latania, bo nie dość, że jest tam to lotnisko dosyć blisko, te samoloty tam schodzą do lądowania, to jeszcze jest farma wiatrowa i farma słoneczna, która, nad którą też latać nie wolno, także no da się tam wystartować, ale no, no nie jest to takie super łatwe miejsce do tego, żeby sobie polatać. Trzeba faktycznie tam uważać no i no, mieć mocne nerwy na te samoloty naprawdę. To fajne wrażenie robi, jak się słyszy samolot, a wiesz, że jesteś jeszcze w powietrzu. Na tym sobie dzisiaj zakończymy. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. I do następnego.